czwartek kursy walut w złotówkach wynosiły 1 euro, to było 3,80 złotego, czyli 1 dolar, tyle, 1 funt brytyjski, tyle kosztował w złotówkach. I nas się pytają, czy 100 dolarów wystarczy do zakupu 60 funtów. Musimy najpierw te 100 dolarów zamienić na złotówki, a później znów i 60 funtów te zamienimy na złotówki i zobaczymy, co nam wyjdzie. Więc tak, 100 dolarów jest 2,85 razy 100. Mamy 285 złotych. I jak mamy 285 złotych, to zobaczmy, czy nam to starczy na 60 funtów. Więc 1 funt kosztuje 4,59 razy 60 funtów. To mamy 275 złotych i 50 groszy. Czyli czy nam to starczy? Tak, jak najbardziej nam starczy. Zapraszam na kolejne zadanie.